Witamy Was, docent Marlena, witamy. Polskie minibrowary.pl. Otwieramy sezon lato ostatniego dnia lata. 31 sierpnia 2018, ale piękne słońce, piękna pogoda, aż po prostu zdjąłem moje wszystkie warstwy. Dwie koszule, które miałem. O, ciekawe, czy kota widać. Jesteśmy pod piękną jabłonią, więc tak naprawdę tutaj widać, że to już jest późne lato, wczesna jesień. No już czuć troszkę jesienią niestety. No i znajcie nasze poświęcenie. Jak zobaczyłem te piwa takie z kolorowymi etykietkami jak dla dzieci, przyciągnęło twoją kilka miesięcy temu, powiedziałem sobie, Boże, cóż to za w ogóle ustrojstwo, cholerstwo. I oczywiście zawsze moje pierwsze wrażenie to nigdy nie dam zarobić tym browarom, które wypuszczają takie dziwne rzeczy. No ale było na promocji, w Kerfie, więc stwierdziłem, no dobra, raz się żyje i nie lubię podchodzić z założeniami jakimiś pewnymi, czy chwalić dane piwo, czy ganić dane piwo, więc na razie ganię etykiety. Etykiety koszmarne, po prostu zachęcające no, małoletnich nieletnich do wzięcia... Kojarzące się tak naprawdę z jakimś napojem, tak, sokiem. Absolutnie, to jest niedozwolone, ja nie wiem co na to IHARS. Co na to Parpa, ale więc etykiety naprawdę niekierowane dla dojrzałego odbiorcy. No ktoś by mógł powiedzieć taki trochę komiksowy styl, no ale to jest taki komiksowy styl nie zaangażowany, tylko bardziej taki disneyowski, więc taki dosyć łatwy i infantylny. Dobrze, piwa są zrobione przez, to też śmiech na sali, kultowy browar staropolski, czyli dobrze nam znany browar staropolski z nieodległej, z duńskiej Woli, natomiast nie wiem, po jakiego wuja sobie dodali to słowo kultowy. Zaczniemy od piwa chmielone, czyli podejrzewam jakiś lager. Robir Hood, filtrowane, pasteryzowane. Ja próbowałam się dopatrzeć stylu tego piwa, ale napisane tylko... PiS chłodzone, Facebook, kultowy browar staropolski, 25 kwietnia. No i tyle, tak, styl masz tutaj, piwo chmielone. No, to jest wszystko, co możecie się dowiedzieć. Dwunastka 5,5. No i to też jest jakby dla dzieci właśnie ta kontra. Piwo to coś więcej niż najstarszy, najczęściej spożywany napój alkoholowy na świecie. To również zabawa i dobry humor. Pamiętaj, nie przesadź z ilością. Piwo to też alkohol. Kurna, straszne to jest. To jest takie jakby było kierowane do jakichś upośledzonych ludzi. No. Albo może inaczej, może jest kierowane dla osób, które zaczynają swoją przygodę z alkoholem. Podoba mi się skład, w sensie, że jest no, woda, słód jęczmienny, natomiast jest cała paleta odmian chmielu. Magnum, Sybilla, Hallertauer Tradition, Citra. Więc chmielone, naprawdę ciekawym zestawem. Już się nie mogę doczekać. Cóż to z tego wyniknie? Kultowy browar staropolski. Generalnie tych dziwnych piw stało na półce z 8 rodzajów, ale jedno to było jakieś kokosowe, drugie malinowe. Dziękuję, że tego nie wziąłem. Tak, więc wziąłem takie klasyki piwowarskie, a nie jakieś takie smakowe potworki. Lekko opalizujące, więc takie hazy nawet. Może bardziej trzeba by było, chociaż nie, ono też w butelce jest takie właśnie z lekką zawiesiną drożdżową. A w aromacie już charakterystyczny zapach. Czyli według ciebie jest to? Dobrze nam znany. No dla mnie jest to karmel albo słody, taki bardzo intensywny. Mhm. Tak, zgadzam się. Może nie jest to taki chamski karmel, ale zdecydowanie no, aromat jest słodowy. No taki klasyczny, słodowy, nawet powiedziałbym taki lekko kukurydziany. Eurolagerowy aromat. Czy tutaj jest karmel? Wiesz co, dla mnie to jest bardziej słodka kukurydza. Czyli, słuchajcie, no taki ten, DMS-ik. Koncerniaczek. No ale koncerniaczki nie mają DMS-u. To takie właśnie browary regionalne mają. Tak, tutaj jest taki kukurydza. Lekki, gotowana kukurydza. Za
Pierwszy i ostatni zarazem odcinek. Nie no, jeszcze będą kolejne podejścia do sezonu lato 2018. Ale piękna pogoda. W tej serii mamy jeszcze 4. Nie, to jest z drugiej serii. To jest inna seria też. Ale ten sam browar. I też inny browar, Marlena. No, widzisz. Okay. O Jezus Maria! Wiedziałem, że tak... Nie wiedziałem, że tak będzie źle. Kurna. Takie wodniste, nienagazowane. Karmelowe w smaku dla mnie. No ogólnie mało. Ja pierdzielę, oddawać moje 3 złote 39 groszy. To nie jest dobre piwo. Słodkie. Coś poza słodyczą jeszcze jest? Nie krzycz tak. Marlena się boi, że kuzyn nas wyrzuci. Gdzie będziemy spać? Nie no, koszmarne no. Słodycz. A karmelowe jest dla ciebie, czy nie? Nie. Nie jest karmelowe. Ja jestem wyczulona na karmel. Nie, zobaczcie, naprawdę bardzo ładna barwa, jeżeli chodzi o kolor, więc tutaj według mnie żadnych słodów karmelowych nie ma. Piwo nie jest utlenione, jest po prostu chujowo zrobione. No. O, teraz poczułam ten słodycz. No, faktycznie. Dobra, to Robirowi Hudowi dziękujemy. Naprawdę tak słodkiego lagera. To nawet chyba to tyskie, które piliśmy z Jacerem, pozdrawiamy, w Miliczu było lepsze. Bo to tyskie do połowy dopiliśmy, a tego się nie da w ogóle dopić. Ja pierdzielę. No jestem ciekawa, czy po nagraniu nie dopijesz tego piwa. Żartuję. No ale spila. Dobra, karaibski Birat. Pacyfik. Co ci mówi słowo Pacyfik w kontekście piwa? Takie delikatne chyba zapożyczenie. Nie kojarzę zupełnie. Nie kojarzę, prawda? Pacyfik. 11,48. Może się wzorowali na tym słynnym piwie Pacyfik. Chmiele. Citra. Chinook. Citra, Chinook i drożdże tym razem górnej fermentacji, bo tutaj były drożdże dolnej fermentacji. Tak, był to... Rozumiem, też nie ma. No Boże, no jeżeli masz amerykańskie odmiany chmielu plus górna fermentacja, jest to American Pale Ale. Proste. Ale zauważ, że nie wszyscy o tym mogą wiedzieć, Michał. Tak, i wtedy będą znali styl. No chociaż nie, bo niektórzy szukają tylko IPA, prawda? No, wzorują się, no. Na przykład szukają konkretnego stylu. Tak. Znowu mętne, fajnie. Lubię mętne piwa. Buzuję, bo pewnie szklanki nie przemyliśmy odpowiednio. No wygląda dobrze, ja się nie czepiam naprawdę, jeżeli chodzi o wygląd tych piw z kultowego browaru staropolskiego, nie mam im nic do zarzucenia. No powiem, miła odmiana po poprzednim, jeżeli chodzi o aromat. No, takie minimalne jakieś owoce? Zdecydowanie, takie cytrusik i nawet owoce egzotyczne, więc naprawdę ten chmiel... Dla mnie to jest taki bardzo nikły aromat, ale wyczuwalny. Nie no, jest. Naprawdę nie jest źle, aczkolwiek to piwo kosztowało 4,49, co oczywiście jak na piwo z nowofalowymi odmianami chmielu jest i tak bardzo dobrą ceną. Dobra, zobaczmy, czy to w ogóle się da pić, bo aromat jest w porządku. Aha. Takie trochę bez smaku. Ja powiedziałbym, że ono ma taki smak, taki charakterystyczny, właśnie taki warzywny. Ten DMS jak gdyby stanowi podskórną warstwę tego piwa, że on tam jak gdyby stanowi cały szkielet i dopiero na tym budowane są jakieś pozostałe smaki, więc najpierw mamy taką słodowo-DMS-ową podbudowę warzywną i na tym jest troszeczkę takiej cytrusowości, goryczka jest tutaj bardzo nikła. Właściwie nie ma nic takiego wyrazistego w tym smaku, no, to jest taki nijaki ten smak tego piwa. I nie nagazowane. I oprócz takiej delikatnej, warzywnej nuty, taka piwniczność. Takie browary regionalne lubią mieć taki piwniczny charakter, czyli taki lekko już zgniły, stęchły. Więc tak, taki mało świeży. Przypominam datę.
27 marca 2019. Kurczę, no aromat był fajny, ale w smaku to piwo jest w ogóle pozbawione rzeźkości, pozbawione świeżości, stęchłe, piwniczne, z lekką nutą warzywną. Nie. Słuchajcie, unikajcie tych potworków, jakichkolwiek klonów tego typu śmieszkowych etykietek. Robir Hood, karaibski birat, no. O, to czyli rozgryzłem ich teraz po 10 minutach, że to jest bir w nazwie. Aha. Bo też bardziej... Nie, bardziej zwracałem uwagę na składniki, na merytoryczne kwestie, niż na właśnie nazewnictwo. Nie polecamy, absolutnie. Tym bardziej, że no, piwa nie kosztują małych pieniędzy i nawet na promocji to jest powyżej 4 zł. A są zdecydowanie lepsze rzeczy. Są, tak. Wydajcie te piwo, to piwo, te kwoty ciężko zarobione na inne trunki. Może się jeszcze dzisiaj zmierzymy z podobną serią z browaru Niechanowo, w sensie uważoną tam, ale przemyślimy jeszcze ten krok, czy mamy odwagę. Będziemy czuć. Na razie. Na razie.